moi drodzy, a ze mną już jest mój pierwszy gość po dłuższej nieobecności. Robert Cichowlas pojawił się w naszym studiu z wydawnictwa Replika. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dwie książki, które dzisiaj się u nas pojawiły. Troszeczkę będziemy dzisiaj rozmawiać na temat Halloween. Wobec tego moje pierwsze pytanie. Czy Ty jesteś za tym, żeby Halloween już tak na stałe zagościło w naszym polskim kalendarzu? Czy mimo wszystko nie? Tego święta u nas nie chcemy. Wiesz co, ja Ci powiem, że chciałbym, żeby to święto akurat stało się u nas troszeczkę bardziej popularne, zwłaszcza, że mam kilku znajomych w Stanach Zjednoczonych, którzy opowiadają mi o tym, jak to de facto wygląda i jak naprawdę fajnie jest właśnie obchodzić takie święto. To ma swój niepowtarzalny klimat na pewno. To przede wszystkim podkreślają właśnie. I jednocześnie powtarzają, że wy w Polsce musicie być naprawdę bardzo smutni w to wasze święto zmarłych, bo obchodzicie tylko i wyłącznie to jedno święto, smucicie się wtedy, płaczecie, okej, to jest w porządku, natomiast my też mamy ten dzień, ale przeddzień jest to tak zwane Halloween, kiedy to również wyznajemy, że tak powiem, oddajemy cześć zmarłym, ale przy okazji też się bawimy i to czasami bardzo hucznie. Są zabawy, dzieciaki wieczorami chodzą po domach robią cukierek albo psikus. Cukiereczki, tak? Psikusy. No więc właśnie, ja mam takie wrażenie, że u nas w Polsce jest tak, że mimo wszystko troszeczkę jednak myślimy, że to Halloween ma przyćmić to wielkie nasze święto zmarłych, prawda? Znaczy, a to są tak naprawdę dwie różne rzeczy. No, tak sądzę, zwłaszcza, że no, mamy doskonały przykład. No, w Stanach Zjednoczonych Halloween nie przyćmił święta zmarłych, chociaż o Halloween mówi się więcej. No ale dlaczego mówi się więcej? Ja słyszałam, że to jest najbardziej świętowane w ogóle święto, najbardziej huczne święto zaraz po Bożym Narodzeniu. No właśnie. Na pewno bardzo chętnie też praktykowane, a dzieciaki wręcz wyczekują. Także no ja jak najbardziej chciałbym, aby to święto było również u nas praktykowane. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze przez długi czas nie będzie, ze względu na to, że jednak jesteśmy krajem, społeczeństwem takim bardzo, jakby przykładamy dużą rolę do tego, że kiedy trzeba celebrować to stricte święto zmarłych i się smucić, to dookoła raczej nie powinno się obnosić z tą radością i tak dalej, i tak dalej. Święto zmarłych nie jest od zabawy. U nas tak to jest przyjęte. No i dwa, właśnie. No, i to na pewno ma ogromne znaczenie. Krajem bardzo religijnym, no i z tego też względu o Halloween na razie możemy sobie pewnie pomarzyć. Ja też jestem osobą religijną, wierzę w Boga. Ale potrafisz rozgraniczyć, tak samo jak ja. Nie sprawia mi problemu, nie sprawiałoby mi problemu po prostu cieszyć się w przeddzień Święta Zmarłych i po prostu czuć tę atmosferę tego wieczoru właśnie, tego zimna, tego klimatu przy okazji. A już planujesz jakieś halloweenowe party w tym roku? Jest taka możliwość? No. Przebierane imprezy. Powiem Ci, że mojemu synowi, właśnie jeden z tych moich znajomych, o których wspomniałem, sprezentował już taką wielką dynię do przywieszenia, powieszenia na ścianie, także dynia już w jego pokoju wisi, a wczoraj się dowiedziałem, że przyszła paczka z kolejnymi gadżetami halloweenowymi, także podejrzewam, że u mnie rzeczywiście... Czyli świętować będziecie musieli. Będziemy świętować i akcenty halloweenowe, stricte halloweenowe będą bardzo widoczne. To tylko pozazdrościć, że masz taką możliwość, że te akcenty napływają. Bo innej możliwości jakby nie byłoby, tak. Prawda? Ja pamiętam, że jak byłam w Stanach właśnie, to wybrałam się na taki Terror in the Corn, w ogóle tam straszenie w kukurydzy, w takim polu kukurydzy. O. To było najbardziej fantastyczna rzecz, wiesz, w ogóle ja jestem cykor totalny i wszystkiego się bałam, ale taka niesamowita adrenalina i w ogóle przyjemność, że chyba czegoś takiego jeszcze w Polsce nie przeżyłam i być może już niestety nie przeżyję, więc... No, pewnie nie, ale bądźmy dobrej myśli, może kiedyś. Może właśnie moje dzieci, twoje dzieci, no widzisz, być może właśnie. Ich to czeka. No dobrze, przechodzimy wobec tego do naszych książek, równie halloweenowych dzisiaj. Tak można powiedzieć, bo to groza jest. Pierwsza książka to jest w ogóle, jeszcze nie miała swojej premiery, ta dopiero za tydzień. Natomiast jest to pozycja niewątpliwie długo wyczekiwana przez czytelników i przez fanów szczególnie krótszych historii, bo jak wspomniałem, jest to zbiór opowiadań, konkretnie 13 opowiadań, zrobiony w konwencji dwóch poprzednich tomów, 11 cięć i 15 blizn, to jest 13 ran, także mamy 11, 13 i 15.
Zaczynamy od cięć, idziemy przez rany na bliznach, kończąc de facto, ale to rany ukazały się jako trzecie ukażą się. No i to jest generalnie taka moja perełka, że się wyrażę, zresztą również 15 blizn, ze względu na to, że miałem niewątpliwą przyjemność selekcjonować i wybierać teksty do tych książek, rozmawiać z tymi wszystkimi twórcami, opracowywać właśnie cały ten materiał, sugerować tematykę, chociaż właśnie jeśli chodzi o tematykę, to we wszystkich tych zbiorach... Czyli drugie dziecko Roberta. Tak, we wszystkich tych zbiorach nie było jakiejś ściśle właśnie, nie było tematyki jako tak, takiej właśnie ścisłej i czy też polegającej na tym, że autorzy pisali na jeden dany temat, tylko w pewnym momencie po prostu pytali się, które z opowiadań albo na jaki temat najlepiej sprawdziłoby się w Polsce, bo chciałbym rzec, że na przykład w 13 ranach mamy autorów, którzy pojawiają się w Polsce po raz pierwszy, ale z kolei byli bardzo długo oczekiwani też. I tutaj można zacząć chociażby od Cartona Malika III, jego opowiadania Uszatek. Facet w ogóle jest niesamowicie ciekawą osobistością i pisze bardzo specyficzne rzeczy, mianowicie tworzy w konwencji bizarro. To jest coś, czego na polskim rynku nigdy jeszcze nie było. Kilka opowiadań, jedno czy dwa, ukazało się w internecie, natomiast w formie papierowej jest to absolutny debiut tego autora. Co to jest bizarro? Bizarro to jest literatura całkowicie dziwna, niepozbawiona logiki, ale bardzo dziwna, bardzo taka surrealistyczna. Może być to horror wymieszany z jakąś totalną abstrakcją, groteską, humorem. W książkach bizarro mamy do czynienia ze światami absolutnie nierzeczywistymi. Możemy uczestniczyć w wydarzeniach, które miały kiedyś miejsce, natomiast jakby odbite w całkowicie krzywym, jak tylko się da, krzywym, wykrzywionym zwierciadle. I tutaj właśnie prym wiedzie ten wspomniany Cartona Malika III, który chciałbym wybrać tytuł i fabułę najmniej taką hardkorową, że tak powiem, i najmniej kojarzącą się z rzeczami w Polsce na przykład nie do przyjęcia. No może po angielsku, Robert, tak wybrniemy to, dobrze, z tego. Bo to są też rzeczy niekiedy całkiem dotykające problemów codziennych, ale nakreślone w zupełnie innych właśnie takich, w innym świetle, w innych barwach. Ale mamy też rzeczy na przykład związane z historią, rzeczy wojenne, odwrócone również w tym krzywym zwierciadle, także czasami ocierają się one o jakieś totalne, absurdalne dziwactwa. Niekoniecznie w Polsce mogłoby coś takiego zostać zaakceptowane, zwłaszcza, że my tą historią się jednak zajmujemy. Mamy i na temat Holokaustu i na wielu innych rzeczy wyrobione zdanie, opinie, a ci autorzy potrafią też z tego kpić. I to jest właśnie ta bariera, którą oni przekroczyli. A my nie potrafimy, ale ja sądzę, że ta bariera powinna zostać przekroczona, dlatego że nie jest to literatura poważna skądinąd. To są rzeczy, które mają na swój sposób zainteresować, ale również bawić.